liczymy na to, że staniemy się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego. I tak jak rynek dzisiaj w naszej strukturze mamy towarową giełdę energii, która specjalizuje się dzisiaj w obrotach energią elektryczną i gazem, liczymy, że w najbliższym czasie uruchomimy również instrumenty finansowe oparte o ceny tych nośników energii. Natomiast liczymy również na to, że tak jak rynek finansowy, można powiedzieć, jest historycznie ułożony. Są centra finansowe w Europie, takie, które jakby no, kumulują te podstawowe, tam globalne przepływy kapitałowe. Liczymy na to i tutaj Warszawa może zawalczyć jakby w tym kontekście regionalnym i tutaj jakby, no, tak jak wspominałem, no, mamy nadzieję i to jest nasz cel, tak, abyśmy stali się takim rynkiem naturalnego wyboru. Natomiast liczymy na to, że jakby w sektorze energetycznym, który dzisiaj się układa z punktu widzenia takiego rynku europejskiego, biorąc pod uwagę skalę naszego rynku, skalę naszego kraju, skalę naszej ekonomii, skalę naszego sektora energetycznego, że będziemy w stanie dzięki aktywności naszej giełdy energii jakby być istotniejszym elementem tego segmentu rynku niż ma to miejsce, czy niż mamy szansę jakby na tym tradycyjnym rynku finansowym. To jest, myślę, taka perspektywa, czy takie chciejstwo z naszej strony. Mamy nadzieję, że w tym miejscu się za czas jakiś znajdziemy.